A obok mnie Julia, dziewczyna nowego mistera Polski. Witam cię serdecznie. Witam serdecznie również. Powiedz mi, jakie to uczucie, jak się dowiedziałaś dosłownie kilka minut temu, że twój chłopak został misterem Polski? Przede wszystkim ogromny szok, ale z drugiej strony jestem bardzo z niego dumna, dlatego że poznaliśmy się rok temu, kiedy miałam 18 urodziny. Dzisiaj obchodzę równo 6 listopada swoje 19 urodziny i nie poznaję tego chłopaka. Jest pewnym siebie, dorosłym mężczyzną, który ma tytuł mistera Polski i świat stoi przed nim otworem. I cieszę się, że w jakimś stopniu mogłam mu w tym pomóc i w tym uczestniczyć. Jestem bardzo dumna. Po prostu rozpiera mnie duma. Słuchaj, to ogromne życzenie od całej naszej redakcji ode mnie. No i chłopak sprawił ci naprawdę fajny prezent na urodziny. No, bardzo ciekawy i interesujący. Myślę, że wiele dziewczyn pozazdrościłoby mi takiego prezentu na 19 urodziny. A czy to właśnie ty go namówiłaś na to, żeby wziął udział w tym konkursie? No, przyznam się, że sam wziął w nim udział. No ale postarałam się jakoś go wspierać, pomóc mu, dobierać stylizację na przykład na casting, podpowiedzieć co nieco, więc myślę, że jakoś w tym uczestniczyłam, ale nie namówiłam go na ten casting. On sam już wtedy poczuł, że jest pewny siebie i że wystartuje w tym konkursie. Dobierałaś stylizację, czyli masz jakiegoś bloga modowego? Interesujesz się modą? Nie interesuję się modą, przede wszystkim interesuję się sportem, siłownią, dlatego wiążą nas wspólne zainteresowania, czyli siłownia i trening, ale myślę, że no, młoda też jakoś uczestniczy w moim życiu, ponieważ jestem kobietą, wiadomo, że muszę się dobrze ubrać, tak?